Cześć! W tym tutorialu chcę pokazać, jak korzystać z nowej funkcjonalności CallPage, kolejkowania oraz połączeń bez kolejki. Funkcjonalności te dotyczą numerów indywidualnych i pozwalają na profesjonalną obsługę połączeń telefonicznych w firmie. Jak to działa? Zaczniemy od kolejkowania połączeń. Klient wchodzi na stronę www, na której umieszczony jest numer indywidualny oferowany przez CallPage. Następnie, chcąc dowiedzieć się więcej na temat poszukiwanego produktu, dzwoni na podany numer indywidualny. Niestety, wszyscy konsultanci są w danej chwili zajęci. Klient więc otrzymuje komunikat: pozostań na linii, aby uzyskać połączenie. Teraz klient ma możliwość czekania w kolejce, aż pojawi się dostępny konsultant, który będzie mógł obsłużyć dane połączenie. A jak działają połączenia bez kolejki? Funkcjonalność ta jest rozszerzeniem kolejkowania połączeń. W czasie oczekiwania na dostępnego konsultanta, klient otrzymuje dodatkowy komunikat: naciśnij 0, aby zamówić połączenie, gdy konsultant będzie dostępny. I kiedy konsultant skończy prowadzić rozmowę i będzie gotowy, aby obsłużyć kolejne połączenie, system automatycznie oddzwoni do klienta. Jakie korzyści przynoszą te funkcjonalności? Więcej odebranych połączeń. Twoi klienci nie słyszą sygnału zajętości i mogą czekać na połączenie. Szybka obsługa. Wszystko dzieje się automatycznie. Krótsze oczekiwanie na połączenie. Klient ma możliwość zamówienia rozmowy, jeśli nie chce czekać w kolejce. Dowolny komunikat w czasie oczekiwania. Możesz ustawić różne rodzaje nagrań dla klientów, którzy czekają w kolejce, np. muzyka lub reklama. Personalizowany IVR. Przy połączeniu kolejkowania z IVR-em możesz przekierować połączenie od razu do właściwych osób i działów. Jak skonfigurować tę funkcjonalność krok po kroku? Przechodzimy do zakładki numery. Wybieramy numer, który nas interesuje, poprzez kliknięcie edytuj ustawienia numerów. Ze zakładek na górze wybieramy opcję kolejkowanie połączeń. Włączamy kolejkowanie i zapisujemy. Dodatkowo w tym miejscu możemy włączyć również połączenia bez kolejki. Po włączeniu tych funkcjonalności warto skorzystać z opcji wgrania personalizowanego nagrania, które będzie maksymalnie dopasowane do potrzeb firmy. Możemy również skorzystać z dostępnych nagrań. Aby dodać nowe nagrania lub odsłuchać dostępne, należy wejść w zakładkę wiadomości głosowe. Ostatnie 4 nagrania dotyczą kolejkowania. Pierwszy, komunikat o kolejkowaniu połączeń, później nagranie w trakcie oczekiwania i wiadomości dotyczące połączenia bez kolejki. Komunikat o kolejkowaniu połączeń odtwarzany jest wtedy, kiedy wszyscy konsultanci są zajęci, a my oferujemy klientowi czekanie na linii. Nagranie w trakcie oczekiwania odtwarzane jest wtedy, kiedy klient czeka w kolejce na połączenie. Początkowo wgrana jest tutaj muzyka, ale możemy to nagranie dowolnie spersonalizować i wgrać na przykład reklamę. Wiadomość o możliwości zamówienia połączenia bez kolejki odtwarzane jest zaraz po komunikacie o kolejkowaniu połączeń. Umożliwia klientom wybranie opcji zamówienia połączenia na później. Potwierdzenie zamówienia połączenia bez kolejki jest odtwarzane w momencie wybrania przez klienta opcji zamówienia połączenia i może brzmieć następująco: dziękujemy za zamówienie połączenia, nasi konsultanci skontaktują się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. W tym miejscu możemy odsłuchać przygotowanych systemowych nagrań lub wgrać własne, wybierając ikonkę mikrofonu. Wybieramy nagranie i klikamy zapisz. Na tym kończy się konfiguracja funkcjonalności kolejkowania oraz zamawiania połączeń na później. Teraz już możesz sprawdzić, jak ta funkcjonalność podniosła poziom zadowolenia Twoich klientów. Chcesz dowiedzieć się, jak dodać numer indywidualny oraz skonfigurować menu głosowe IVR? Sprawdź tutaj.